pierwszej test rodzi nam dobrze tylko na zdjęciach w reżyserii Mai Wilk. Wielkie brawa! Tradycyjnie będziemy przechodzić do pytań i teraz mamy kilka od nas. Nasze pierwsze pytanie brzmi, jaka była geneza tego całego pomysłu? Właściwie cały ten spektakl troszkę opierał się i wziął się z życia i jest o życiu. O tym, jakich ludzi mamy wokół siebie. I troszkę zrobiliśmy z tego taką satyrę, ale jednak wydaje mi się, że jak się rozjrzymy wokół, to znajdziemy takie zachowania. Co nie, Janusz? Jeżeli chodzi o dobór roli, czy kierowaliście się charakterem danej postaci? Oczywiście. Żartuję. Całe role były tak naprawdę dobierane ze względu na predyspozycje konkretnych aktorów, prawda? Na przykład nasza kochana Julka Dobek w roli Halinki. Wspaniały głos Julki, który możemy na co dzień usłyszeć. Świetnie nadało się do tej roli. Cała jego impulsywność. No wszystko, no tak? Cały Janusz masz, nie? Super. I ostatnie pytanie od nas. Może się odsunę. Odbiegnijmy trochę od spektaklu. Powiedzcie mi, co wy jako klasa, czego się nauczyliście podczas tworzenia tego debiutu? Co wynieśliście? Inne się wypowie? Suzy? No to na pewno nauczyliśmy się współpracować i chodzić na kompromis, ponieważ nie każdy chciał chodzić na próby przed lekcjami, ale wydaje mi się, że w końcu wasze brawa się spodobały i każdemu spodobał się nasz debiut, więc dziękujemy bardzo. Byłaś samodzielną autorką scenariusza, czy tutaj to wyglądało tak, że pracowaliście nad nim wspólnie? Chodzi mi o autora po prostu. Powiedzmy, że sam scenariusz nie był opracowany w całości przeze mnie, ze względu na to, że pisałam go ja, aczkolwiek wiadomo, zawsze jest potrzebne jakieś słowo drugiej osoby, która powie, to wygląda fajnie, to można byłoby zmienić. I tak naprawdę tekst został napisany przeze mnie, ale jednak gdzieś miałam te swoje głosy doradcze, którym jestem bardzo wdzięczna. Jeszcze jakieś? Kawy Zbieracka, trzecia. A ja chciałam tylko wam szczerze pogratulować, bo naprawdę kawał świetnej roboty i mega mi się podobało. Dziękuję. Ja też nie mam pytania. Chciałam pochwalić bardzo animatorów scenografii, bo generalnie jakby wasza... Tak, wasza praca jest niedoceniona, a naprawdę robiliście dużo i bardzo szybko, sprawnie i wow, mega szacun. Aktorskie, albo coś fajnego, i czy bylibyście chętni na branie udziału w przyszłych spektaklach, na przykład, czy widzicie się jakoś w przyszłych edycjach festiwalu, czy też na scenie? No cóż. Można powiedzieć, że może wystąpimy za rok, tego jeszcze nie wiemy. To wszystko zależy. Doświadczenia na to. No, myślę, że to będzie zależało od tego, na ile jakby damy też radę.
Ale myślę, że na pewno jeszcze kiedyś pojawimy się na scenie. Może nie takim składem, ale na pewno część z nas jeszcze wystąpi. Oczywiście gdzieś tam w podstawówce jakieś występy też się zdarzały, ale to nie było coś tak mocnego. No. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dużo osób tutaj siedzi, za co również dziękujemy. Był to jakiś jakby pewien początek i myślę, że wrócimy do tego. I wrócimy z większą energią i z większym doświadczeniem. No tak, generalnie dla mnie to nie był początek, to była kontynuacja no, mojej kariery, jeśli chodzi o scenę, bo no, kiedyś szkoła baletowa i tak dalej, no to już miałam do czynienia ze sceną w różnych spektaklach, w teatrze. No i tak mi się wydaje, że w moim przypadku jeszcze się tutaj pojawię. Cześć, tutaj. Nikola Ciapa, 4D. Tutaj. Po pierwsze, wielkie gratulacje dla Was wszystkich. A ja mam takie pytanie, bo troszeczkę się pogubiłam w takich relacjach, w sensie, kto jest kim? Jakbyście mówili, wiecie, że Tomasz Grzegorz, że no tego, no tego, jest córką tego. Dzięki. Bo może tak od góry. Na górze drzewa genealogicznego jest babcia Halinka. Babcia Halinka ma dwójkę wspaniałych dzieci, Stefana. Stefan ma syna. Franciszek. A mamą Franciszka i żoną Stefana jest Jolanta. Drugim dzieckiem babci Halinki jest Tereska, która ma męża Janusza. I oboje mają wspaniałą córkę Halinkę. No i trener Artur, to przyszły pan. Ewa Nowożyn, do KT, ale w sumie od 2004 roku także KT. Moi drodzy, no myślę, że wy zrobiliście, ja się cieszę, że nie jestem w jury, bo mogę wam powiedzieć, że mi się bardzo podobało. I pomyślę tutaj jeszcze o czymś takim, co będzie dla was takim, myślę, bardzo sympatycznym bonusem. Bo tak, odrobiliście zadanie retoryczne. Odrobiliście zadanie syntetyczne. Pokazaliście, że potraficie analizować dosyć dobrze postacie. Ja jestem usatysfakcjonowana jako wasz nauczyciel filozofii. Mam powiedzieć, nauczycielka filozofii. Zarobiliście 1:0, tylko mi przypomnijcie. Nie była ona od początku przewidziana.
zakładaliśmy od razu, że nie będziemy jej wykorzystywać z tego względu, że wiedzieliśmy, jaki jest stan jej działalności. Dlatego też od razu wzięliśmy odpowiednich ludzi do dobrej roboty i uczyli się, jak szybko zmieniać scenografię. Ja mam pytanie do pani reżyser. Jakby skąd pomysł tego, żebyś nie brała udziału w spektaklu, bo często jest tak, że sam reżyser też chce występować. Czy u ciebie tak nie było? Czy miałaś może ochotę wystąpić? Czy od razu wiedziałaś, nie daje się do tego bo siedzieć i dyrygować? Nie, wiesz co, to wynikało z tego względu. Na początku, jak rozmawialiśmy o samym spektaklu, braliśmy pod uwagę to, że ja również miałam grać, aczkolwiek po na samym początku przemyślałam ten fakt i stwierdziłam, że jednak wolałabym to nadzorować z widowni, widzieć jak coś będzie wyglądało, bo wiesz, jednak moja rola musiałaby również być przez kogoś oceniana, a nie mając nikogo na widowni, bo zaangażowaliśmy cały zespół, ciężko byłoby mi samej siebie w taki sposób kontrolować. Potrzebowaliśmy takiego mocnego głosu, a Maja właśnie nim jest, ponieważ ja i Halinka byłyśmy niestety na scenie, także dlatego Maja musiała nas pilnować z postem. Dziękuję. Dzień dobry, Michał Jałowiecki, RZC. Ja mam takie pytanie, jak u was przebiegały próby? Bo mieliście, wasz debiut trwał dosyć długo, więc czy były problemy z organizacją? Z mojego doświadczenia wiem, że to no, nie jest taka sielanka, jak się może wydawać. Próby wyglądały w taki sposób, że większość z nich się nie odbyła. Problem wynikał z tego, że mieliśmy niestety takiego pecha, że my próby rezerwowaliśmy raz a dłużej, jeżeli kilka razy a krócej. Niestety zgrywaliśmy się z wydarzeniami organizowanymi w szkole w tym czasie, więc większość prób niestety nam odwołano. Dlatego później na przykład przechodziliśmy na wczesne godziny, co nie wszystkim się pozorowało, ale taka próba jedna się odbyła. Same próby przebiegały. Coś jeszcze? Nie przebiegały bajkowo, no bo jednak zorganizować tak duży zespół, żeby wszystko szło jak po maśle, no to jest niestety niemożliwe. Były krzyki, były zażalenia, były skargi, ale dobrze mi się z tymi ludźmi współpracowało, bo wykazali się naprawdę profesjonalizmem. Być może były gdzieś tam te tupnięcia nogą, ale no cóż, chyba wyszło dobrze.